Przyjacielem kanału jest marka gamingowa Ores. Polecam odwiedzić ich fanpage na Facebooku. Dzień dobry, witam was serdecznie. W końcu mogę wam coś ogłosić. Na pewno zauważyliście, że od kilku tygodni nie ma streamów, filmy się rzadko pojawiają, no i ogólnie moja aktywność spadła. Otóż przygotowywałem się do wyjazdu. Zatem moi drodzy, Blizzard zaprosił mnie do wzięcia udziału w ekstremalnie ekscytującym wydarzeniu. Już za kilka dni, czyli 22 i 23 sierpnia, uwaga, w Korei Południowej odbędzie się Overwatch Fan Festival, czyli oficjalna overwatchowa imprezka dla koreańskiej społeczności. Zaplanowano masę atrakcji, między innymi coś na zasadzie bliskonowych paneli, na których będą omawiane ważne kwestie związane z grą. Oczywiście wszystko będzie streamowane. Jestem tym mega podjarany, gdyż no po prostu czeka mnie fenomenalna przygoda. Już w poniedziałek wsiadam w samolot do Seulu i wraz z innymi influencerami z Europy będziemy gościami Blizzarda. Co w tym wyjeździe jest najważniejsze? Będę miał bezpośredni kontakt z twórcami gry, z Jeffem Kaplanem na czele. Można więc powiedzieć, że spełnia się jedno z marzeń. Nie dość, że będę mieć możliwość przeprowadzenia wywiadów, to ogólnie w ciągu tych kilku dni na pewno nadarzy się niejedna okazja, by porozmawiać z nimi tak bardziej na luzie. Dlatego jest oczywiście zadanie dla was. Mam przygotowane swoje pytania, jednak jestem pewien, że wy też o coś chcielibyście spytać Jeffa. To też napiszcie w komentarzach, jakie tematy was interesują i ja w trakcie rozmów postaram się poruszyć te kwestie. Już na początek wam zaznaczam, byście nie pisali pytań o polskiego bohatera czy mapę, bo to już mam. Ogólnie to teraz na tym filmie się tak trochę hamuje, ale mówię wam, jestem mega podekscytowany. Od samego początku mojej działalności z Overwatch ciężko pracowałem i czekałem na taką okazję. Dlatego nie chcę was zawieść. Nie dość, że zamierzam nagrać jak najlepszy materiał, a sporo tego będzie, to jeszcze godnie reprezentować polską społeczność oraz pozostawić po sobie dobre wrażenie. Ta moja aktywność tak spadła, bo poświęcałem bardzo dużo czasu na naukę angielskiego. Mój poziom języka, no i tak był całkiem niezły, ale zamierzałem podszlifować go tak bardzo, jak się da i nie zrobić z siebie głupka. Siedziałem też nad innymi rzeczami, które rozwiną kanał. No dobra, chciałem też troszkę odpocząć od Overwatcha, taka krótka przerwa. I powiem wam szczerze, że jak niedawno odpaliłem gierkę, to dużo lepiej się grało, taki powiew świeżości. A czym bliżej wyjazdu, tym coraz ciężej jest mi się skupić. W końcu, nie dość, że to tak ważna podróż związana z Overwatchem, to na dodatek moja pierwsza bardzo odległa wycieczka w życiu i to w tak egzotyczny kraj. Lot potrwa około 10 godzin i będzie spora różnica w strefie czasowej. Gdy w końcu w samolocie mnie zmuli i zasnę, to tu się okaże, że już trzeba wysiadać. Ale w hotelu się trochę prześpię. Blizzard oczywiście opłaca przelot i zakwaterowanie, co dla mnie jest jeszcze większym powodem do dumy, że ja, jakiś tam koleś z Polski został zaproszony do Korei Południowej. Powtarzam się już, ale powiem jeszcze raz. Wszystko dzięki wam. Wielokrotnie pokazaliście, że podoba wam się to, co robię i napędzało mnie to do dalszej pracy, a ten wyjazd to już totalnie da mi kopa do działania. Zatem, moi drodzy, wyczekujcie na więcej info ode mnie. W przyszłym tygodniu takim moim centrum komunikacji z wami będzie mój Instagram, dlatego obserwujcie i będę wrzucać masę zdjęć. Nie tylko z samego wydarzenia, ale też z całej mojej wycieczki do Seulu. A gdy po kilku dniach wrócę do Polski, wyczekujcie relacji, wywiadów i tym podobnych. No to co? Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za wspieranie kanału i widzimy się wkrótce. Trzymajcie się, cześć! Śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek. Wtedy zawsze będziecie informowani o najnowszych filmach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami Overwatcha na kapsel.pl. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów oraz polubienia mojego fanpage'u. W opisie znajdziecie najważniejsze linki.